tvpodkarpacie.pl. W miniony piątek sanoccy strażacy obchodzili swoje święto. W uroczystościach zorganizowanych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku nie zabrakło podziękowań, przyznania medali i awansów, a także poświęcenia nowego pojazdu. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Panie brygadierze, dowódca kompanii młodszy kapitan Adamczyk Krzysztof melduje kompanię honorową na uroczystości Dnia Strażaka. Dziękuję, proszę prowadzić zaliczenie ceremonii. Rozkaz! Czołem, panie brygadier! Poczet flagowy! Baczność! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Strażacy Komendy Powiatowej w Sanoku podjęli 733 interwencje. W roku bieżącym 292 interwencje. W Komendzie Powiatowej PSP w Sanoku pełni służbę 71 strażaków. W swoich strukturach posiada jednostkę ratowniczo-gaśniczą oraz powiatowe stanowisko kierowania. Dziękuję wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym za pełne zaangażowanie w realizację zadań służbowych. Niech te dzisiejsze odznaczenia, awanse, wyróżnienia będą dla strażaków bodźcem do dalszej, aktywnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego powiatu sanockiego. Po przemówieniu komendanta przyszedł czas na odznaczenia i awanse. Brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymali starszy kapitan Bogdan Nanio, starszy kapitan Piotr Mazal, kapitan Wiesław Brodzik, młodszy kapitan Tomasz Mroczkowski, aspirant sztabowy Roman Adamski, aspirant sztabowy Maciej Piecuch, starszy ogniomistrz Andrzej Czapla, starszy ogniomistrz Bogdan Solon oraz starszy ogniomistrz Ferdynand Żuchowski. Awans na stopień kapitana uzyskał młodszy kapitan Michał Starega, na stopień aspiranta sztabowego starszy aspirant Roman Adamski oraz starszy aspirant Adam Hachuła. Awans na stopień kapitana uzyskał młodszy kapitan Michał Stary, na stopień aspiranta sztabowego starszy aspirant Roman Adamski oraz starszy aspirant Adam Hachuła, na stopień młodszego ogniomistrza starszy sekcyjny Sylwester Obuch, na stopień starszego sekcyjnego sekcyjny Wojciech Adamski, sekcyjny Grzegorz Cyptor oraz sekcyjny Jan Szuba. Na stopień starszego strażaka strażak Marcin Bulwan, strażak Damian Koczera i strażak Piotr Reptak. Za wzorową postawę i osiągnięcia w realizacji zadań służbowych komendant główny PSP wyróżnił okolicznościowym dyplomem brygadiera Lesława Penara, zastępcę komendanta powiatowego PSP w Sanoku. W dowód uznania za najpiękniejszy humanitarny dar, jakim jest bezinteresowne, długoletnie oddawanie krwi, Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie przyznał brązową odznakę zasłużony honorowy dawca krwi dla drucha Roberta Żuchowskiego z OSP Jaćmierz. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Strażacki Dar w dowód szczególnego uznania i zasług we wspieraniu działalności statutowej klubu przyznał wyróżnienie pani Marcie Piuro, kierownikowi terenowego oddziału Sanok Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Po przyznaniu odznaczeń i awansów ksiądz Michał Błaszkiewicz poświęcił nowy samochód operacyjny, zakupiony w grudniu 2013 roku.
następnej części uroczystości. Głos zabrali zaproszeni goście. Wam, drodzy strażacy, dziękuję za tą codzienną, rzetelną, właściwie rozumianą i wartościowaną służbę. Za niesienie pomocy potrzebującym. To dzięki waszemu zaangażowaniu, waszej pracy, to co w swoim homilii podnosił dzisiaj ksiądz, jest urzeczywistnienie. Gratuluję wam odznaczeń, awansów. Życzę wszelkich sukcesów. Słowa podziękowania kieruję również do kolegów, którzy przed nami pełnili służbę, a dzisiaj stanowią jakiś zasób, jakąś skarbnicę wiedzy i umiejętności, którą się mogą z wami dzielić. A wy powinniście z niej korzystać. Wspomniał pan komendant w swoim wystąpieniu co do służby. Faktycznie wyjątkowa służba i współpraca między ludźmi, bo to nie tylko okazywana pomoc, to jest też współpraca ze wszystkimi służbami mundurowymi zaproszonymi na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą uroczystość. To wasza postawa, wasze wspólne zaangażowanie, wasze zrozumienie dają tą pewność bezpieczeństwa. Bez tego nie byłoby sukcesu. Nie wystarczy sprzęt, ale też podejście człowieka do sytuacji, do potrzeb drugiego człowieka wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna. Za co serdecznie w imieniu całej Rady Powiatu, Zarządu Powiatu serdecznie dziękuję. Szczególne słowa uznania kieruję pod adresem strażaków. Wasza praca to wielkie poświęcenie, oddanie i ciągła gotowość do niesienia pomocy. To także odpowiedzialność za życie ludzi oraz ich majątek, na który pracowali latami. Od waszej postawy, szybkości, sprawności działania zależy bardzo wiele. Dlatego dziękuję wam za trud, poświęcenie i zaangażowanie w sprawy ważne dla wszystkich mieszkańców Małej Ojczyzny. Serdeczne podziękowania i życzenia kieruję również do waszych najbliższych. Niech święty Florian otacza was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a trudna służba niech będzie dla was źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Panie brygadierze, melduję zakończenie uroczystego operu. Proszę pana, panie brygadierze. Proszę. TV Podkarpacie.pl